Siema mordy, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na początku chciałbym wam podziękować za ostatnią aktywność pod moimi filmikami. Naprawdę kanał odżywa i idzie w dobrym kierunku, za to bardzo dziękuję. Dodam tylko, że jeśli dobijecie tutaj 50 apek w górę, tak, to wam rozlosuję bacona. Będzie polegało to na tym, że 50 apek w górę równa się koordynaty skrzynki z baconem w opisie filmiku. A drugą rzeczą jest to, że jeśli dobijecie tutaj 100 apek w górę, to dam wam tego teksturpaka, jako że wam moje teksturpaki się podobają. Zobaczcie wam, na 100 lajków wam spakuję moje teksturpaki, które były na filmikach i tego, którego dzisiaj używam, więc co? Ja się z wami żegnam i widzimy się w podziemiach tutaj gilli, którą będę przebijał. Aha, no. I zostawcie suba, łapkę w górę i jakiś komentarz i dzwoneczek. Elo! Dobra, jestem tutaj w podziemiach gildi. Jezu, nie mam i tagu, zapomniałem. Ale dobra, dobra. Sobie może już wysadźmy pierwsze TNT. Mam jeszcze do stworzenia dwa premium case'y, mam może jakieś tutaj właśnie TNT wyleci do przebijania. Dzisiaj mam chyba 8 staków bodajże, tak tyle sobie nakopałem na awku dzisiaj, więc nie jest to za dużo, nie jest to za mało, myślę, że starczy. Dobra, odpuszczę sobie to. I co mi dropło? A, mieczek z nogłakiem i plata. Dobra, to nie potrzebuję, to wyrzucę to po prostu, sam farmer to też nie potrzebuje. Więc co, dobra, zróbmy sobie tutaj platformę. Aha, jest to gildia JPNZ. Chyba jakiś to bardzo brutalny tag jest, no ale co, dobra. Jako, że tak jak mówiłem, że będę od następnej edycji, będę jakieś armatki budował, więc dzisiaj znowu standardowa halfwayoweczka. I co? Pewnie na starcie mówiłem o baconie, więc 50 op w górę, no to jest dla was bacon, który będzie podany w komentarzu. Jeśli ktoś nie widział, no to w poprzednim odcinku też jest podany bacon w opisie filmiku. Koordynaty skrzynki są. Więc no, możecie tam zerknąć, zobaczyć. Może jeszcze ktoś nie widział tej skrzynki, nie wiem, nie sprawdzałem. No i 100 lajków, no to będą właśnie te krupaki, których używam, więc myślę, że warto łapkować i tego chyba zostawić, więc no. Dobra, ja sobie będę robił armatki, kurczę. Nie mam dzisiaj żadnego towarzysza, ponieważ chciałem to nagrać, żeby był odcinek na piątek. Niestety na czwartek nic nie widzieliście żadnego filmiku, ponieważ nie miałem czasu nagrać. Musiałem się uczyć na sprawdzianiki, na kartkówki w ogóle, bo trzeba było trochę ocenek poprawić, bo w czwartek jest właśnie zebranie, wy to widzicie w piątek. A no wiadomo, jak jest zebranie, no to nie jest za kolorowo, a nie chciałbym stracić kompa. Czekajcie sobie tutaj, aby podgłośnie, opyk. Nie chciałbym tutaj stracić właśnie kompa, żeby mama mi go zabrała z ocenki. No, dobra, kurczę, niech to się tutaj przebija, który z poziomu 26. Czemu tak dziwnie leci? Nie wiem, w ogóle ostatnio przebijałem tam gildię. Przebijaliśmy gildię, taką, to nie był odcinek, tak po prostu sobie oprzebijałem. I kurczę, to TNT mi się zbugowało, nie? TNT leciało tak, że nie leciało, no nie wiem, co się wtedy stało, że po prostu się tak jakby taka strefa tworzyła. Nie wiem jak to nazwać, po prostu, o, tutaj taka była bariera, taki border i TNT jakby się zatrzymywało w tym miejscu, nie wiem co się działo. Może wam gdzieś wrzucę ten, może wam gdzieś wrzucę urywek tego, bo sobie nagrałem przez tam 30 sekund, jak to leci, to TNT się zatrzymuje, ale zobaczę jeszcze, czy będę to, co chciałem się to wrzucić. Więc dobra, pyk, pyk, pyk. Jako, że kurczę mówiłem w ogóle też, że będę nagrywał z osobami z no, po prostu osobami z mojego kanału na YouTubie. Będę wylosowywał osoby, które będą chciały ze mną nagrać. Naprawdę napisało mnóstwo osób i kurczę, no nie wiedziałem co zrobić. Myślałem, że napiszą z dwie, trzy, a tam napisał z 20 osób, że nagraj ze mną, nagraj ze mną. I kurczę, no nie wiedziałem kogo wybrać, więc stwierdziłem, że na następną edycję po prostu opracuję jakiś lepszy sposób na to wybieranie osób do nagrywania. Albo po prostu będzie tak jak teraz jest gildia z widzami na następnej edycji. Czyli na następnej edycji postaram się nagrywać tutaj z osobami. Będzie gildia z widzami i właśnie kto będzie w tej gildii z widzami, no to właśnie z tymi osobami będę nagrywał odcineczki. Więc myślę, że to też będzie spoko rozwiązanie, bo no tych osób nie spodziewałem się, że będzie aż tak dużo. Tak dużo chętnych do tego. Więc no, ale to tylko pozytywnie świadczy o tym, że chcecie oglądać filmiki, skoro chcecie w nich występować, tak powiem, występywać, nie wiem jak to się odmienia. Dobra, kurczę, trochę lipnie leci to TNT, nie wiem co się dzieje, chyba muszę szybciej to odpalić. Pyk i pyk, o, zwolniłem. Przydałaby mi się druga osoba, ale nie mam kogo wziąć. Dobra, chociaż teraz spoko poleciało.
Nie mam kogo wziąć właśnie do nagrywania, bo nikogo nie ma na TS-ie. Kto by właśnie chciał ze mną poprzebijać. Dobra, więc naprawmy sobie tej platformę. Pyk, pyk, pyk. A, jeśli nie zostawiliście jeszcze łapki, to możecie tam zjechać i zostawić łapeczkę. Pamiętajcie. Łapeczkę naprawdę motywuje i komentarzyk. Znaczy nie, no dobra, z tym motywowaniem to was nie będę kłamał, bo to tak... Nie no, w sumie motywuje ta łapka, bo naprawdę fajnie jest zobaczyć, tak nie wiem, na przykład 100 łapek w górę i 1000 wyświetleń, nie? To naprawdę, to fajnie, fajnie dla oka to wygląda. I wiesz, że nagrywasz, produkujesz się, montujesz, poświęcasz czas, to gdzieś po prostu to się zwraca. W tym, że zostawiacie te suby i łapki w górę. Za wam bardzo dziękuję jeszcze raz, tak jak było na starcie filmiku. No. Dobra, kurde. Tam już widzę, że już tam do fosy się dotarłem, bo oni mają tam fosy do 40 poziomu chyba bodajże. I... no i właśnie widzę, że już dotarłem tam chyba bodajże, czy to już jest fosa? No, tam już jest ta fosa. I myślę, że Kuboi gdzieś będą mieli za chwilę i... Miejmy nadzieję, że będą mieli spoko odcinki, tak jak te... odcinki, zombie, kretynie. Jakie odcinki? Itemki w Kubie. Mam jedno rzucane TNT, bo to właśnie wziąłem to kit TNT. Nie miałem też czasu, żeby nakopać TNT. A no, jak kopałem sobie nawku TNT na kilofie, to miałem tam parę staków TNT nakopane i mnie ktoś zabił nawku, więc nie polecam, nie polecam. A byłby zdecydowanie ciekawszy odcinek w ogóle. Możecie w komentarzu napisać w komentarzu jakie wolicie wbity, takie wbity, gdzie nie wiem, wbijam od góry kuba rzucanym TNT, czy właśnie takie dłuższe odcinki właśnie z takimi wbitami luźnymi od dołu. Na następnej edycji w ogóle chcę ogarnąć sobie więcej osób do grania, żeby po prostu były jakieś wbity i takie lepsze gildie, a nie tylko takie, nie wiem, gdzie jest na przykład jeden albo dwóch online. No ale tego właśnie też więcej osób potrzebuje. I co chciałem jeszcze powiedzieć? Kurczę, miałem... Nie wiem, coś chciałem powiedzieć, zapomniałem. Dobra. Bo się tutaj skupiłem na gadaniu, a nie na przebijaniu. Dobra, jeszcze jakąś tutaj małą dziurkę zrobiliśmy. Mam nadzieję, że... Dobra, niech leci. Zobaczmy, jak to teraz poleci. No, muszę trochę wolniej odpalać, więc spoko. Kurczę, ja przez tego dragona to się naprawdę nauczę robić kapitalne armatki, tak. Będę armatkowym zombiaczkiem, ja. Będzie taka seria, poradnik armatek by zombiaczek. Dobra, muszę trochę później odpalać, może będzie tak. Zobaczmy, czy będzie git. O, spoko. W ogóle denerwuje mnie jedna rzecz na dragonie, która naprawdę jest strasznie wadliwa i taka charakterystyczna dla tego serwera, że kurczę, to TNT się czasami buguje. I że jest tak mały render distance na dragonie. Patrzcie to. Typek. Patrzcie to. To, dawaj, niech tu wbija. Nie mam tego strężyka, czekajcie. Nie mam strężyka, kurczę, żeby... Dobra, jestem już tutaj po przerwie. Wywaliło mi nagrywanie, kurczę, nie wiem, co się stało. Wywaliło mi nagle magicznie jak szyna. Ale gdzieś ten typek tutaj nade mną krążył. Więc no. Ale czasem mi wywaliło jak szyna, kurczę, straciłem wenę twórczą. Dobra. Zobaczmy, czy ten typek jest online. Jest, ten K-on online. Kurczę, żeby uważać, żebym się tutaj nie wbił na stręż ani nic. Dobra, to TNT tam leci w miarę dobrze. Jak wbije się do mnie na stręż, to mam przerąbane, nie? Bo nie mam stręża, kurczę. Więc muszę uważać i patrzeć, czy tutaj się nikt na mnie nie wkupuje. Więc no. Dobra, pyk, pyk, pyk. Nie, dobra, trochę za szybko odpaliłem to. Chociaż nie, spoko, w sumie spoko odpaliłem, dobra. Myślałem, że gorzej to poleci. Dobra, krater. Już coraz bliżej, w sensie bita do środka. W ogóle fajnie by było, gdyby mi się udało jakąś gildię podbić, nie? To by było spoko, chodzi. O, ale teraz bez sensu poleciało. Dobra, zobaczmy, czy już gdzie ja jestem. Czy ja się wbijam w ogóle do czegoś. Zobaczmy na mini łapkę. Nie no, jestem prawie na ich środku. Ej, no oni coś tu muszą. Coś tu muszą mieć, nie? Patrzcie, no jestem prawie w środku i żywiku.
Który to jest? 23. No, halo, muszą tu mieć jakiś spad chociaż. Dziwne. Naprawdę dziwne. Więc no, dobra. Buduję sobie kolejną armatkę. Mam nadzieję, że ten ktoś się tutaj nie wbije, bo kurczę. No, będę miał lipę trochę. Tyk. O nie. Im podniosło się to TNT, to jest najgorsze, nie? No właśnie. Jak ci się zbuguje to TNT, to jest... O, patrzcie, jest ten typek. Jest to koksa brać w U. Patrzcie, jestem na tym, na koksie. Dobra, jazda z nim. Czy on jest na strężu? Chyba nie jest na strężu, więc spoko. No, on nie jest na strężu, więc git. Dobra, z nieco koksa. Jazda. O Jezu, ale mi ścina. Co on tak skacze sam na jump boosta? Co jest grane? Co on ma laga? On ma jakieś lagi. Olo. Gdzie on jest? Ty, co on tak mnie... Ale nie ogarniam ty, ze skitu. Co się dzieje? Dlaczego on tak lata? On ma takie lagi czy nie? No, ja mam stopingu w sumie. Ten ziomek na rewkach jedzie, więc spoko. Dobrze, że nie ma stręża. Kurczę. Dobrze, tak, są koksa zja, dobra. Jeśli zjadł koksa, trzeba nad nim zrobić przewagę. Trzeba nad nim zrobić przewagę, więc... Trochę to jest chamskie. Ale przewaga musi być. Musi być przewaga, bo zjadł koksa, wiecie, nie? Taktyka, taktyka. To jest taktyka, nie? Patrz, on jest skurzony, się irytuje tym, że ja go tutaj z puncha biję. Patrzcie, patrzcie, to jaki spryciol. Nie ma, nie ma. Ile może mieć jeszcze? Dobra, jest refa. Dobra, przymierz, mogę się z nim być. Myślę, że już będzie git chyba. Patrzcie, to ol dzikus. Dobra, jere filk, git. Niech ja, musi jeść jak najwięcej. Jak tam secik? Ojoj, secik mi pada. Ale mi szybko set padł. Spodnie mi się... Patrzcie, to spodnie mi się w ogóle nie zmieniły, dlaczego? Patrzcie, zakoblować nie chciał, nie? Co za typ? Ale nie ma koblowanka, mordo, nie ma, nie ma, tu jest... Tu jest tego, blokowane. Dobra, jest nie wiem ile on ma koksów, 2 czy 3, czy jak we mnie wbił się, czy on zjadł koksa, czy refa. Patrzcie, bania, bania, mam padła. Nie padł. Jaki nie, nie fart. Co za nie fart, ty. Dobra, on trzeba uciekać, ta. On już ma dosyć, jak... Ten typ jak już jest zgładzony, nie? On już nie wie co ma robić. Ja sobie do niego peru będę rzucał. Tu się punchnę, pyk, pyk, pyk. Aha. I co jest? Dobra, rzucę na nim perła, ale byle go zabiję. Co jest? No nie, nie kur... Lognął. Nie, no nie gadajcie, że przez walony lag mi uciekł. No nie, przez walonego laga, ja pierniczę, no nie wytrzymam. Przez walonego laga mi uciekł typek. Przez to, że, nie wiem, zbugowałem się w klocku, bo... A, szkoda, strzępić ryja. Ja pierniczę. Ale się skurzyłem, nie?
Kurwa. Typek sobie ewidentnie uciekł przez to, że nie wiem, zlagował nagle serwer. Znaczy, serwer zlagował, zbugowałem się w koblu, zarąbiście, nie? Tak przynajmniej bym miał spokój, jakbym go zabił. Miałbym spokój, bo kurde, by mi nie przyłaził tutaj. Tak co lognął, nie? No, lognął. Świetnie. Tak przyjdzie się, znowu będę musiał z nim kićkać, ja pierniczę. Ale się wkurzyłem, naprawdę. Dobra, przejdźmy dalej do tego wbijania. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Kurczę, no... Co? Gdzie oni mogą mieć jakiś ten? No przecież... Jestem w środku prawie ich żółwika, tam na środku. I oni, kurczę, nic nie mają, no... Dziwne, dziwne, naprawdę. Gdzie oni mogą mieć pochowane te itemy? Chyba, że oni mają to na jakimś wyższym poziomie. Tak też może być, chociaż to jest bardzo prawdopodobne, że mają to po prostu na jakimś innym poziomie zrobione. Więc dobra, pyk, pyk, trochę później. No, szybko muszę iść zacząć. No nie, nie mogę tu wskoczyć. Jak tam? Czy coś tam widać? Nie no, nadal nic nie. Zobaczcie to. Ty, to jest poziom. To jest 18 poziom i jestem w samym środku. W samym środku jestem i Kuba, nie? Bez sensu. Dobra, miejmy chociaż nadzieję, że ten typ... O, zalogował się ten typ. Kurczę, to jest zwaliłem trochę, bo mogą na niego pokampić, no ale dobra. I teraz mi się wydaje, to on chyba nawet nie ma seta, żeby tutaj do nas przyjść i nas klepać, bo jak mu padła ta bania, to nawet nie założył na zmiany żadnej, więc chyba mam przewagę nad nim w tym, że... Wow, a mnie zlagowało. Mam przewagę nad nim w tym właśnie, że on mało itemów, a konkretnie setów, a ja za to mam mnóstwo tego. Nie, ale serio, teraz za tym typem... Dobra, beznadziejnie poleciało. Nie wiem, do czego się w ogóle wbijam, nie? Taka wbita do niczego, nie? Że tak ujmę to w moich słowach. A w ogóle, jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, to możecie dać subka, jeżeli jeszcze nie subujecie. Co tam? Nie no, muszę trochę wolniej. Subka, subka, łapkę i komentarzyk, nie? I dzwona, żeby wiedzieć, kiedy są kiedy są odcinki. I w ogóle tak zastanawiałem się, czy udostępnić mojego Instagrama i Snapa na publiczny, nie? Się zastanawiam właśnie, czy to udostępnić na publiczny, czy lepiej zostawić dla siebie, więc kurczę, zastanawiam się nad tym. Jeśli będzie na pewno mnóstwo osób przybywało do mnie na kanał, to myślę, że właśnie taką fajną, nie wiem jak to nazwać, fajną... Nie wiem jak to nazwać, kurde, taką fajną rzeczą do komunikacji, nie? Że o nowych filmikach właśnie by był fajny snap, nie? To by było naprawdę spoko. Ej, kurczę. Oni nadal tym nic nie mają. Gdzie oni mogą mieć Kuba? Halo? Ej, nie, tam coś jest, patrzcie, tam jakiś spad jest coś. Nie no, tam jest żółwik, what? Chyba, że oni mają Kuba tam? Czekajcie, rzuć tam perłę, spróbuję rzucić tam perłę. Nie no, co to jest? Nie, tu nic nie ma. Tu? Ty wyżej? To jest ich kuboid? Nie, tu są jakieś schody. Skrzynka. Tu nic nie ma. A tu? Tu są jakieś te. Ej, to ja tu... Użyję tu tego rzucone TNT, ale nie no, w sumie... Nie wiem, czy mi się opłaca, ale dobra, użyję to rzucone TNT. I w tym miejscu zakończymy odcinek, kurde, z przebijanka. Bo... Myślę, że dalej nie ma sensu, bo nic nie mają, kurczę. A fajnie, żeby ten odcinek właśnie trafił na publiczny. W sensie na publiczny, no do internetu, nie? Żeby żebyście mieli co oglądać, bo naprawdę jeszcze kochacie. O, nie no, nie kochacie, ale fajnie tego, że fajnie... Dobra, tutaj, że fajnie się ogląda moje odcinki, więc tutaj zostawię się, będę miał, no, 5,5 staka na następny odcinek. Dobra, miejmy nadzieję, że on coś tutaj ma w tym kubie. Tyk. Uwaga. No, no. Ej, kurczę, nie spodziewałem się, nie? Patrzcie to. Kilofy. Czy coś tu przydatnego jest? O, znikło wszystko. Dobra, to przynajmniej stracili temy, więc ja wam dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka z przebijania, czyli przebijanie numer 6. Jeśli dotarliście do tego momentu, napiszcie koniec lub zombie. Tak, zombie. Zostawcie łapkę w górę, suba na kanale. Jeśli nie subskrybujecie, dzwonek, żeby wiedzieć, gdy są filmy.
i elo mordy. Do następnego odcinka. Yo!